Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Słuchajcie, kariera dwuosobowa w kooperacji, odcinek numer 10. Jesteśmy w Grand Prix Belgii, no i ze mną na kanale kierowca Haubica. Dobry. Zaczynamy w takim razie. Dobrze, jak wrażenia po Grand Prix Węgier? Panie, idź pan wiadomo gdzie. Nie, nie było tak źle, no. Do końca prawie było dobrze, do 32 kółka chyba, tak? Do 34 okrążenia wszystko było dobrze. Do pierwszego sektora było wszystko bardzo dobrze. Tutaj wlot, zakręt 14, musisz zrobić to dobrze, to nie lada wyzwanie, musisz mieć dobre wyjście, bo stamtąd masz długą prostą. Do przystanku autobusowego, co? Co? Nie no, chłop nie uczy jak woróż wjeżdżać. Co jest? Dobra, ja już w razie czego. Oj, ja już mam problem. Dałem open. Jest spalinowy, mogę zmienić? Nie otrzymam kary za zmienienie silnika spalinowego. Podoba mi się. Jeszcze mam zużyte. Zaraz będę musiał turbosprężarkę zmienić. Czyli lecimy. Matias Binotto. Pamiętaj, żeby paliwo w setupie na najmniej dać. Tylko przypominam. Możemy ruszać? No już. Dobra. Ja już mam to powodzonka. No. My mieliśmy medy wziąć na kwale. Poszło, bo ja 1.41.9. Ja zrobiłem 1.41.9 i jestem P7, bo widzę na kierownicy P7. A ty medy czy softy? Softy. I obydwoje zapomnieliśmy. Ajajaj. A dużo błędów miałeś w swoim lapie? No, znaczy bezpiecznie jechałem, żeby mnie tam nie tego... Nie wywróciła. Ja dwa razy prawie wyspinowałem, ale tak na ogół to próbowałem jechać tak, żeby po prostu dojechać i żeby to był w miarę dobry czas. Wiesz o co chodzi? Mhm.
wiesz, jak jest czasami. Jak próbujesz jechać bezpiecznie, to potrafisz spinować co zakręt prawie, nie? Nieraz. Daj mi chwilkę, dobra? Zaraz będę. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up, it's not the end of the world. Widzę, patrzę w tabeli. Widzę, że jakbym zdobył dzisiaj parę punkcików, to jest szansa przegonić Lance'a Strolla. No. Jakbym znowu wygrał z Fastislapem, to byłbym blisko, blisko byłbym tego Sebastiana Vettela. A stamtąd już blisko do Maxa Verstappena. No. Jakbyś coś zdobył tam parę punkcików, to może byś był przed alfami, nie? Jakby tam dobrze też poszło, tam P5, P4, nie? No, zobaczymy. Raikkonenowi ładnie poszła Francja i Austria. W ogóle jak doszło do tego, że ty byłeś DNF na Francji? Bo nie pamiętam. Też nie pamiętam. Fajnie by było przeskoczyć tą szóstą Alfę Tauri w konstruktorce, nie? To lecimy? No. Dobrze, to już będę cicho. Based in the magnificent Ardennes countryside, Spa hosted its first Grand Prix back in 1925. This historic track is loved by drivers and fans alike. So it's welcome to the Belgian Grand Prix. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put it, there really is no place quite like Spa. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's start with Aston Martin. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Ricciardo, Norris, Sergio Perez, and Verstappen. The engineer, Gasly, Stroll, and Sebastian Vettel. Tsunoda, Fernando Alonso, Bird, and Giovinazzi, Raikkonen, Mazepin, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi. Russell and Esteban Ocon rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Jaką tobie strategię proponują? Jaką strategię? Medy? Mi, softy, znaczy softy, medy. Pomimo tego, że jesteś poza dziesiątką, mhm, żebyś sobie odwrócić, zrób medy softy, bo i tak będzie... No właśnie tak próbuję zrobić tylko. To weź sobie z tych softów, hardów, czy co tam masz na dole, sobie daj medy i potem softy. Coś takiego możesz zrobić.
15. Tak. 14-15 lapów na tych. Ja mam 14 lapów na medach. Ale tam mam drugi stint dopiero, to wiesz. Po prostu zjedziesz, jak już będzie tragicznie, nie? Bo softy to tak z 8 okrążeń gdzieś. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Ile paliwa bierzesz na plus? Zaraz ci powiem, tylko czekaj, bo... W ogóle widziałeś fan fakt, że Red Bulle miały ten sam czas, a Mercedesy 2000 różnicy? Mhm. Tam paliwa bierzesz na plus? Czekaj, bo jeszcze ustawiam. Dobra, dobra. Plus. No ale nie rozumiem tego, dlaczego mi tutaj ładuje to na ten. Softy, medy, medy. Potem skasuj softy i daj za nie, za medy softy, tak jakby. Dobra, to usuniemy. Dobra, powiedzmy. Powodzonka. Dobra. Powodzonka. Rusz się nie da w tym przejechać. Co tam się stało? Super. Kto poleciał? Vettel. Vettel? Coś mi uszkodzili chyba. Ja jestem już uszkodzony. Proponuję mi softy medy jeszcze zjechać. Hamilton wygra to, jeżeli będę blokował tak jak teraz, to jest prawdopodobne. No Ricardo! Chyba zjadę na hardy. Wiesz co? No chyba tak będzie najlepiej. Super, Vettel mi już drugi raz rozwalił skrzydło. Ej, nie mogę sobie pychać medy przecież. Ej. Jesteś uszkodzony? Tak. Przetrzymasz jedno? Bo ja nie mam... Nie, ja to zjeżdżam, nie ma szans. To zblokujemy się. Ja nie mam prawej lotki. No ale ja nie mam wyboru, bo co, mam jechać i ten stracę 30 sekund, jak będę jechał, albo więcej. Wiesz co, no w sumie... Jak dojadę, bo przed chwilą ktoś we mnie przewalił. Ricardo Box. Nie będziemy w tym sami. Ale widzę, troszkę tutaj jest uszkodzonych. Bottas jest uszkodzony. O. Nie wiem, ktoś zespinował wołrusz. Nie zdążyłem. Chyba ciebie jakoś mega mocno nie przyblokowałem, nie? Nie. Nie ma tragedii, nie? Na pewno mnie straciłeś robiąc to. Medy sobie zrób. A nie, przecież ty masz medy. Sobie softy medy robisz? Czy tak. Dobra. Ale fajnie, Orusz już o sobie daje znać.
było widać, jak tam niestety przestrzeliłem T1? Nie. Ja nic nie widziałem. A, no to w skrócie... Ja tylko widziałem, że ktoś przed fetelem chyba zespinował wąróż, on w niego walnął, ja próbowałem ich ominąć. To miałem leciutko skrzydełko i z uwagi na to, że później nie wyhamowałem przed fetelem. Jadę na tych medach i się czuję, jakbym jechał przed chwilą bez lotki. Dosłownie tak samo mi się jedzie. Też się tobie jedzie źle? Nie wiem jeszcze. Na razie Tsunoda mi ucieka, także dziwnie to wygląda. Spokojnie, my to jeszcze nadrobimy tu punkciki. 11,8 tracę na ten moment do Raikkonena. A ja nie lubię tych dohamowań tutaj. Zahamujesz o ciupinkę za późno i już przestrzeliłeś cały zakręt. Co nie? Mhm. Zastanawiam się, czy odpuszczać Worusz i tracić na tym 3-4 dziesiąte, czy nie odpuszczać i jeszcze zyskiwać nad botami. Do Tsunody 8 sekund. To do mnie tracisz tak z 16, bo on do mnie też traci 8. A Bottas jest ode mnie szybszy o sekundę na okrążenie i chce mnie do... O, rusz zaatakować! Prawie się rozbiliśmy przez Bottasa, bo mnie zaatakował od wewnętrznej tego pierwszego zakrętu do rusz. Mhm. Nie gadaj, że się zaatakowałem go po tej... Lekko uszkodziłem podwozie na Bottasie, no ja nie mogę z tej gry. Oczywiście na czym? Na tarce. Chociaż nie widzę tutaj, jest limonkowe podwozie. Podwozie limonkowe chyba nie jest złe, nie? No nie wiem, ja nie mogłem z tym jechać i nie dohamowałem. Limonkowym? Tak. Czuję, że tam nie wszystko jest dobrze, ale nie ma jakiejś tragedii. O jest, ten zakręt to jest tragedia, dobrze. Ale Hamilton, zobacz, uciekł. Jeśli nic się nie stanie, to już ma w sumie zapewnione zwycięstwo, nie? Jak on ma no raczej. Do przewagi. Chyba Bottas się uszkodził. Fatalny wyścig dla Mercedesa. Zarazem i fantastyczny. Oho. Spin? Mhm. No mi przyjdzie tego, nie będziesz już ostatni. No widzisz? Taki mały plusik chociaż, nie?
będziesz miał teraz w sumie za sobą wściekłego Bottasa. Powiem tobie, już w miarę tam widzę, doganiam tą grupę, bo oni się wszyscy tutaj zbili. No to nieźle, bo ja nie mogę. Wiesz co, z przodu blokuje jakiś has około punktów. A ja właśnie wyspinowałem prawie dwa razy. Tam do ciebie bota straci? 6. 6? Mhm. Softy czy co tam ma? Hardy. A, czyli do końca. Chociaż jechać w takich warunkach tempem merca, to jest dobry tak ten, nie? O ile tam... Dobrze by było, gdybyś jechał tym tempem tego botasa, chociaż na hardach, nie? Zobaczymy. Już tylko 8 sekund do Raikkonena. No co, ten Tsunoda ma jakieś doładowanie w tym, czy jak? Mnie jedzie podobnym tempem do mojego, a co? O co chodzi, że ma jakieś ten? No nie mogę go tak, wiesz, dojść w ogóle. A ty jesteś tak chyba ponad 10 sekund za nim, więc wiesz... Ile tam teraz 12. Tracisz? No właśnie, 12 sekund tracisz. No nie! No dobrze, prawie wyspinowałem. Dobrze, że się wybroniłem. Kurde, to już jest tylko 7 sekund. No Hamilton to już wygrał. No i to jest ten zakręt. Znowu? Mhm. Ja myślałem, że ty już jesteś dublowany, jak ja zobaczyłem tego herca przy tobie. Ale było. Oj. Normalnie tarka mnie popchnęła. Prosto w zakręcie. Ricardo się już przebił przez Russella i Raikkonena. Safety? Where is safety? Schumacher box. Nie, tu na softach się nie da jechać. Można w kwalach, ale nie na w tym.
Vettel DNF. Tak. Zostało nas 19. A to jest gdzieś jedna... Nie! Wyścig był, wyścigu nie ma. Co jest? Oróż. Oróż. Wiesz, taki fajny zakręt, bardzo lubię, bardzo. Najlepszy zakręt ever. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ale boli to. No, nic nie mogłem zrobić. Dosłownie nic. Aj. Ale teraz to już nie jest pewne, że Hamilton wygra przynajmniej. Nie wiem. Nie wiem, powiem ci, że tak jak na... czy oni mieli takie tempo dziwne. Też był taki tor. Ale Red Bulle, ojojoj, ale Perez teraz Maxa blokuje. Co? Prawdopodobnie Pierre Gasly wyjedzie na czwartym miejscu. Tak się dzieje, co jest? Piergas jest czwarty, Lance Stroll jest piąty, Max szósty, Fernando siódmy, Giovinazzi ósmy, Ocon dziewiąty, Schumacher dziesiąty, Mazepin jedenasty. To dużo mówi o wyścigu. Jak taki Latifi jest dwunasty, a taki Ricardo za nim. Albo taki Russell piętnasty i Tsunoda za nim. A Bottas chyba na tym nie wyszedł za dobrze, nie? Bo on ma teraz najstarszy. Nie wiem, mam go przed sobą, zobaczymy. Ale on już tak na tych hardach zrobił ze 3 kółka albo 4. No właśnie, zrobił, ma 3 kółka. Ale na przykład taki Hamilton zaryzykował, założył medy. Nie, medy mu puszczą pod koniec. Koniec, ale nie wiadomo, gdzie ty w tym czasie już wtedy będziesz pod koniec. Przykładowo, albo tak. Na razie to wiesz, dobrze jak dojadę, powiem ci tak. Jak dojedziesz w punktach. Jak w ogóle dojadę. Zaraz wrócę, dobra?
racing again, the safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap. Witam. A witam. Gdzie? Kiedy? Jeszcze fotela nie posprzątali. Nie wiem, coś jest zbagowane, bo ten przed chwilą Russella tam chciałem wyprzedzić. Nie mogłem. Znaczy wyprzedziłem, ale musiałem go puścić z powrotem.
No i właśnie mnie uszkodzili mocno. Skasowali. Znowu rasę. Tego nikt się nie spodziewał. To co? Weź, bo coś słabo słyszę. Medowców masz szansę wyprzedzić. Taką troszkę dużą szansę. No czemu oni tego fotela nie sprzątają? Co jest? Nie, ten, zbugowało się, bo jest żółta flaga w tym miejscu. No ale to jest przepaść. Nie no, ewidentnie Russell, Schumacher, bo z Bottasem walczyłem i normalnie szło walczyć. Mimo żeśmy się tam trochę przepychali, to szło. Natomiast Russell i Schumacher, no jakieś mają ustawienia, bo dziwnie to poszło. Akurat w tamtym miejscu to naprawdę nie musiał dużo robić, żeby mnie wyspinować. Medy albo softy. Softy już wytrzymają, ale... 7 okrążeń? Nie. To medy. Duże ryzyko medy. Będzie. Medy. Jest safety, spokojnie. Yuki Tsunoda na tym w ogóle został skasowany. Ale tam już poszło takie kuriozum, że Mick Schumacher jest szósty. No to oni się ładnie musieli romnąć, bo to... Tam zginował.
Weź bliżej mikro, bo coś tego. Wiem. Ale tak, bo on wyspinował Gasly. I on ociupinkę wystawał poza tor, więc wszystkie boty zatrzymały się, żeby w niego nie walnąć. Gasly wziął softy. Wszyscy biorą softy. No w sumie softy 8 okrążeń w strategii mi pokazywali. Może weź softy. To nie będzie ryzyko. Nie wiem, czy zdążę. Jeżeli się dobrze jechało, to softy. No 16 miejsce i softy to dobry plan, nie? Nas po safety. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Dobra, przeoszczędzimy je troszeczkę. No, trochę namiesza w tabeli. Może ciebie, może tobie troszkę bardziej namiesza. Może namieszać i kierowców i tutaj w wyścigu, nie? Powiedzieć sobie zaraz, jak Hamilton ruszy, żeby się już zdążył przygotować? Znaczy jestem trochę za daleko chyba. A jeszcze bierz pod uwagę, że jest żółta flaga na wejściu.
those last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Będziesz musiał zaraz zaatakować Okona. No, tylko właśnie przez tą żółtą flagę nie idzie, nie? Nie rób tego, bo jest ta żółta, no to się nie... Albo... Pal, przecież zakręcam. Nie, spokojnie, na tym. A spróbuj teraz, jak będzie. No nie mogę, bo mówię, już próbowałem tak tego, Russella wyprzedziłem, musiałem oddać pozycję i straciłem jeszcze więcej. Czyli już możesz... Dopiero na tym zakręcie teraz będę mógł. Bomba w T1, dawaj. Uważaj, tutaj właśnie ja przestrzeliłem totalnie w Bottasa na początku wyścigu. Powiem tobie, czy on będzie próbował odpuścić, dobra? Odpuścił. Tak, one są jakoś bardzo, bardzo szybkie na tej prostej. No, lewa strona. Uciekasz mu. Spoko. Bottas jeszcze chciał się za ciebie zabrać i wyprzedził Okona. Walteriego to za mocno nie podtrzymasz raczej, nie? O, ładnie. Ale Mika uprzątnęli. O dziwo. Gasti się już przebił na 8 miejsce na tych softach. A no tak, bo oni przecież opon nie zmienili. Ja mówię, co oni tak ten, zwolnili strasznie. Możesz ścisnąć na 100%, bo to jest 19 okrążenie na 22. Czekaj, to żeby się nie rozwalić. To musisz tu przed zakrętem spróbować Raikkonena, bo on blokuje najbardziej. Powiem tobie, czy odpuścił? Nie odpuścił jeszcze. Odpuścił, o dobra. Wiesz co? 1-4 miejsca mają medy, tak wszyscy mają hardy. Więc trochę w sumie głupio, że nie zjechali. Głupio to, że ten Vettel tu stoi. A to też. Bo akurat na tej szykanie można ładnie wyprzedzić. Tak, darkowen po punkty. No i brawo. No, nie wiem czy brawo. Dobra, zmieściłem się jakoś. Dobra, teraz dziada wyczekam. Nie możesz wyczekiwać, bo to jest 20 na 22. Nie możesz wyczekiwać. Wyczekasz tak, że już nie wyczekasz. Dobra, ale on jest wiesz jaki. Jeszcze mnie rozwali. W dobrym miejscu, jak popełni błąd, a jak nie, to trzeba cisnąć na orusz, nie? Po orusz. Tam spróbować go albo na proste i tu można. O nie, to zobacz jak on się broni. Kubany wie jak się bronić. A uszkodził ciebie? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że nie, bo naprawdę chyba do niego wyjdę. Będzie bitwa walei serwisowej. No dobra, spokojnie. Bitwa walei serwisowej będzie. Punkty były, teraz punktów nie ma. O Jezu! Jezus Maria! Ja pierdziule! Ostatnie dwa okrążenia w wykonaniu Ferrari nie są za dobre. Kurde, no. Przestraszyłem się na tym zakręcie. Ale te ostatnie okrążenia ani o ciupinkę nie są dobre dla Ferrari. Masakra. Przyznać, nie? Czyli po fast slapa teraz.
co tam się dzieje? To Walter Bottas. To jest wyścigu dla Walteriego Bottasa. Hamilton jest... O kurde, Hamilton jest tylko 1,7 przed Lando. Lando może być na podium. Lance Stroll może być czwarty, którego miałem podgonić w generalce w tym wyścigu. Taki Maxiu walczy, jest już piąty. Taki Nikita Mazepin zaraz będzie w punktach. Łetam, normalka, nie? No masakra, szkoda. Już wiesz, jak ja się czułem jadąc po... Niepotrzebnie patrzyłem na tą pozycję. O, jeszcze karę dostałem. Pomyśl, jak ja się musiałem czuć z braku paliwa w tamtym wyścigu, jadąc po podium. To jest najgorsze, co teraz? Skrzynia biegów, TS, naprawdę. Poszło? Poszło już wszystko u ciebie? Czy mam powyżej 60? Boże, ile to opony mają procent? Nie no, spoko. Myślisz, że spróbujesz fastest lapa? Nie wiem. To jest... Nie sądzę, mam uszkodzenia. Wiesz co, to jest 1.44.6. Pół sekundy musisz się poprawić od najlepszego czasu. Realne? Czy tak się... Zobaczymy. Jednak to nie będzie fastest lapa. Dobra, drugi mam fioletowy, to może jest taka możliwość. Jak bez rysu praktycznie. 1.44 równe. Dobra, zaraz spróbujemy. Mam się wyciszyć na ten czas? Nie, spoko. Dobry był pierwszy sektor? No pewno nie fiolet. Ale to mnie akurat nie dziwi, bo oni są szybsi na prostej ode mnie. Serio? Jesteś 2 sekundy lepiej, ty byś zrobił 1.43. Nie mam pytań. Przecież wino to nas wyleje w tym tempie. Przecież on nas... Pałka się przegła, chyba. W tym momencie. Chyba sam zmienię zespół, bo nie mogę jeździć tym samochodem. Wiesz co, chyba pałka się przegła, mi się zdaje, wiesz? Coś tak, takie mam wrażenie, że pałka się przegła i Binotto nas wyrzuci. Też tak myślisz? Nie wiem. No od razu jak mniej tych. Co jest mniej? Mniej tych punktów od razu doświadczenia. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. 45,1. Tempo Gasly'ego. O kurde.
kurde, William zdobył punkt. A jest to niestety. George Russell. Niestety. Który z tym wyścigu w ogóle zdobył więcej punktów od Bottasa. Tam jeszcze mówi good day today. Nie, no ja zaraz z nią nie wytrzymam. Jak tam mówi good day today, jak się rozwaliłem na ósmym. Ciekawe, kiedy oni ją naprawią. Powiedzmy. Myślisz, kiedy ją naprawią? Mi wyszło uznanie kierowcy w ogóle. No nie wiem czemu tak. Ciekawe też, że mi zaliczyli wyścig. Serio? Serio. Aha, bo przejechałeś tam ileś procent wyścigu, które trzeba przejechać. Znasz tą zasadę, że trzeba chyba przejechać 90% wyścigu? Mhm. Czy ileś tam? Hochlandii. Holandia następna? Hochlandia, no. Być ciekawie będzie. Ja lubię Holandię, więc to może być fajny wyścig dla mnie. A za tydzień nam się kończy kontrakt z Ferrarką. Oj, oj, oj. Trzeba ciekawe. Się spiąć, nie? Dobra, to tam mamy. Potężnym jednym punktem. No to jeszcze do Eko to nam brakuje. Września przyjdą nowe części. Wtedy to może was nie być w tym zespole. Boże, to jeszcze dwa wyścigi na tej skrzyni mam zrobić? No to nieźle. Dobra, trudno. Bo mnie chwilę nie było. O co chodzi? Nie no, jeszcze dwa wyścigi na tej skrzyni. Tak słabo. Możliwe, że będziemy mieli nową. Jeśli dobra, mi co tu jeszcze jest? To będzie dobrze, nie? Dojechałem tylko trzy wyścigi w tym sezonie. On ma równe 110 punktów. A Mercedes ma 350. Ponad... Kurde, Red Bull ma dużą... Zaczekam, dużą przewagę ma Mercedes nad Red Bullem. Czekaj.
Cię.